Sylwetki polskich gangsterów. Sentino. Sentino, a właściwie Sebastian Enrique Iglesias Alvarez. One eternity later. Halo Policja. Raper pochodzenia polsko-niemiecko-chilijsko bliżej nieokreślonego. Sentino urodził się 8 czerwca 1983 roku w Berlinie, w którym spędził całą swoją młodość. Wikipedia mówi, że w wieku 15 lat wystąpił w walce freestyle'owej, w której wyszedł zwycięsko z raperem Bonus BGC. Był to przełomowy moment w karierze młodego rapera. Dzięki temu, w jego opinii, stał się rozpoznawalny na niemieckiej rap scenie. Z oficjalnych źródeł wiemy, że został ghostwriterem dla rapera Bushido. Bushido natomiast nigdy o nim nie słyszał. Z licznych niemieckich wywiadów wynika, że Sentence, tak nazywali rapera w Niemczech, nagrywał tylko kawałki z raperem Flair, który zasłynął od marchewki w dupie za nieuregulowanie długów. Z takim zapleczem Sentino niestety nie wybił się w niemieckiej rap scenie i musiał wrócić do rodzimej Warszawy. Po kilkunastu próbach udało nam się również namówić na wywiad jednego ze znajomych Sentino z czasów jego kariery w Berlinie, żeby zadać mu kilka pytań o Sebastianie. Er ist ein Spast. Ich kenne ihn seitdem ich 15 Jahre alt bin. Er hat eine Woche bei mir gewohnt, als ich sehr jung war. Und er ist... Alter, wenn ich mir dieses Interview angucke, da mit Nico Backspin, da dieses epische Interview, wo er da sitzt mit seiner Träne und über Gangster-Scheiß reden will, ne? Also er will über Realness und Fakeness reden. Er, Sentino, Sentence, Dicker. Ich kann die Geschichten über diesen Typen erzählen, ne? Das ist unfassbar. Po nieudanej karierze w Berlinie, raperowi coraz bardziej zaczęła doskwierać afektywność dwubiegunowa, dzięki której wykreował swoje nowe alter ego, czyli Sentino. Podobnie jak raper Żurom zrozumiał, że nie wystarczy pisać kryminogennych tekstów i dlatego najpierw postanowił wykreować swoją gangsterską historię. Ja w pewnym momencie swojej kariery lichwiarskiej czy tam ulicznej poznałem kurwa Słowika, poznałem wszystkie te osoby, o których wy czytacie w gazetach i dla mnie, który się tak interesował tą tematyką i chciał zrozumieć, w jakim świecie on tam przebywa i chciał zrozumieć mentalność tych ludzi, dla mnie zaprzyjaźnienie się z tymi ludźmi różnymi, już nie rzucając ksywami, to po prostu dla mnie to już był jakiś tam zaszczyt, jakieś tam osiągnięcie, tak jak dla kogoś innego jakaś tam promocja w firmie, tak, że po prostu dostanie jakieś, jak to powiedzieć po polsku? Żeby się dostać na jakąś lepszą pozycję w firmie czy cokolwiek, tak? Sentino zaczął w pojedynkę napadać na tiry, zdzierać długi z warszawskich ćpunów, handlować żywym towarem oraz zlecać zabójstwa za polskie dolary. Do moich supporterów, dojeżdżajcie te kurwy, co tam coś piszą na mój temat, tak dalej, dojeżdżajcie ich w realu. Za każdego, co dojechaliście i wyślecie mi zdjęcia jego z obitą mordą, wysyłam 2000 zł. Łapcie ich kurwów na ulicy. Może ich być setka, nie mam z tym problemu, po prostu będziecie jeden po drugim dostawali ode mnie pieniądze. Wszystkich kurwa lać po mordach, wszystkich gnoić, pokazać wyższość, kurwa pokazać czym jest Sicarios. Wielkie poruszenie wzbudziło również wytatuowanie sobie przez niego symbolu więziennego, łezki, pomimo że nigdy nie garował. Polski Związek Gitów na Wolności przekierował sprawę do prokuratury, a sprawą zajął się szanowany warszawski prokurator Ruromski. No jeśli koleś woła policja, a ma się za gangstera, prawilnego Polaka, który mieszka w Niemczech i robi jakieś tam interesy, którymi się chwali, pieniądze pokazuje, konto tak dalej, jakieś tam tysiącami euro obraca i ma się za groźnego gangsterapera i jeszcze płaci teraz, żeby złapać hejterów na niego, no to się nie krzyczy policja, to powiedziałem po prostu, że albo się jest takim gangsterem sztywnym i albo się robi, co się ma robić i się walczy na za pomocą, nie wiem, rąk, noży, pistoletów, czy ekip, tak, czy później się dojeżdża kogoś i się ucieka z miejsca, bo zdrowie się ma tylko jedno, ale nie krzyczy się, że policja, bo to jest w tym momencie śmieszne. To gościu albo niech pójdzie do piekarni, albo, nie wiem, zacznie kebaby sobie tam sprzedawać w spokoju, ale niech odpuści tak zwanego gangsta rap uliczny i nie udaje się gangstera, no bo nie krzyczy się policja, to nie jest złośliwe z mojej strony, co mówię do Sentino, tylko taki jest fakt, no tak zrobił, moi drodzy, no to co tu komentować więcej. W późniejszym etapie zaprzyjaźnił się z Malikiem Montano. Je, co jest grane? Z tej strony mówi Sentino, kurwa mac, wiesz jak mi to wisi, czy ktoś kurwa nie chce tego słuchać, pozwól mnie, to jest Slice Cakes, rzeczona, kurwa, trójkąt bermudzki, wola, mokotów, Dichora Studios, kurwysynu,
W tej chwili jesteśmy na Mokotowie i będziemy miażdżyć kokosy w tym roku. No homo. Wiesz co jest grane, skurwysynu? Mówi Sentino z tej strony. Promoterzy, ludzie od teledysku, po featuringi, dzwońcie. Facebook, MySpace, Twitter, kurwa. Obsługujcie komputery. Slice Cakes, Sentino, Dichoraz, kurwa mać. Więc tak, Doda, dzwoń po te kurwa teksty, czaisz? Wszyscy, Universal, Sony Music Polska, dzwońcie po teksty. My International Baby! Nie ma lipy, nie ma wiochy, kurwa. Rocket Fuel, skurwysynu. Bum! Twórczość ich miała być odzwierciedleniem stylu niemieckich turasów, czyli blachary, hajs, klamki, samochody w leasing, koks prosto z Sosnowca oraz prawilne rurki. Dla opinii publicznej coś w polskim rapie umarło. Była to z kolei furtka dla nowych dziwolągów rapowych jak Kamerzysta, Young Multi czy innych wariatów z szeroko pojętego półświatka YouTube'owego. Istnieje teoria, że Sentino został wysłany do Polski przez niemieckie służby celem homoseksualizacji polskiej młodzieży. Kariera Sentino nabrała rozmachu dopiero po wspólnym utworze z niemieckim raperem Sido. Aktualnie Sentino podpisał kontrakt z Nitro Zyniakiem. Nitro, jeżeli kiedykolwiek obejrzysz ten materiał, to wiedz, że również potrafię rapować po niemiecku, a najebany nakurwiam czystym Esperanto. Czekam, byku, na wiadomość. Dla drużyny wezmę wyrok na klatę.